Witam Was tutaj, cześć, Czaman Wisnowicz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Discanines Industruction. No i zaczynamy kolejny odcinek. Dobra, już dość tej wspaniałej muzyki, którą się trochę wczoraj nasłuchałem podczas mojego 5-godzinnego maratonu. Nie było to na żywo. Na żywo będzie kiedy indziej. Ogólnie mam problem trochę z dźwiękiem, muszę coś tutaj popatrzeć z Cities, bo dźwięk jest trochę dziwnie wyświetlany. I dzisiaj na pewno się zajmiemy nowym przemysłem, bo gdyż nasze drzewa są już naprawdę na high poziomie, to i tak nie zmienia faktu, że ludzie się strasznie chcą tutaj budować i od tego zaczniemy. Nowy budynek. Zmieniłem nazwę, poza tym, jakby ktoś się zastanawiał, i live będzie około jutro 18. Mówię około, bo zawsze to tak wychodzi dziwnie. I wiem, czemu nasza fabryka, oto, nie chce nam tu działać dalej. Wiecie czemu? Brak wystarczającej liczby kupujących torów. W skrócie, brak wystarczającej liczby sklepów. I tym się dzisiaj zajmujemy. Po pierwsze, stworzymy nową dzielnicę mieszkalną. Będzie tutaj. Osadzimy ją sobie gdzieś tutaj. Stąd, tutaj, w samego mi się bym na Watson Gay. Gamecom. Czyli jak to tam się nazywało? Trochę tego mam za dużo. Tak. Dobra. No i stąd tutaj sobie puszczmy uwagę. Wiem, tutaj jest nasz przemysł, ale póki co możemy sobie tak to odbudować. Tak przynajmniej są tam. Tutaj, stąd i stąd to pójdziesz tak samo jak tam. Dasz mi czy nie? Świetnie. Nie, tam ta muzyka jest świetna. Nie wiem. Jakoś trzeba się podłączyć na pewno z tymi, tylko nie wiem jak dokładnie w jaki sposób. Możemy stąd puścić drogę. Co nie? I tak to sobie podłączyć. Może to jest ten pomysł. Ajajajaj! Mówiłem się w przyciskach. Spędzam ostatni odcinek, ale to może kwestia czasu, aż tego tam się nie podoba. Ale to może kwestia czasu. Zobaczę jak będzie przybywać. Nazwa dla nowej dzielnicy. Jak macie pomysły, to piszcie w komentarzu. Już mamy nazwę miasta. Długo w nią włączyłem, żeby była, ale mamy. Teraz nazwę dla dzielnicy. Ojej. Mamy już naszą nazwę dla przemysłu, przynajmniej tyle. Ciamciągi, w ogóle czekam na razie póki co na ciamciągi, żeby jakieś dopuścić już. Żeby to się zaczęło trochę bardziej budować. O, mamy nową. Mamy rejony o dużym zagęszczeniu. A tak, zapomniałem powiedzieć. Pod koniec ostatniego odcinka, gdy sobie już normalnie siedziałem, co nie? Wbiliśmy duże miasteczko. Mamy nowy kawałek ziemi. Mamy metro. Mamy właśnie dużo nowych rzeczy. Mamy już sortownie jakby coś. I mamy właśnie nowe rejony. Biurowy, mieszkalny od dużo. Mrokowiska i duży, fajny handel. Metro, spalarnia, uniwersytet, duże punkty poboru opłat. Na autostradzie sobie trochę postawimy. Sortownia poczty, duży magazyn, sauna, wyspa, rybacka. Więc trochę tego się już tam pojawiło. I tak. Co teraz, czy będziemy tutaj budować duże bloki? W takim oto wypadku, bo to nie zamierzam tutaj iść coś innego. Tutaj możemy dać sobie trochę tego, bo to też ma. Bo biura mogą być tutaj dobre. Są ciągi, a ciągi powodują trochę hałasu. I to im powinno trochę wyłagodzić to. No a tutaj to już pędzle wszystko ładnie wymalujemy, abyście się już budowali. Dobrze, pierwsze co będziecie zrzędzić to też nie ma wody. Więc wam ją od razu damy. I widzę, że z wodą to jesteśmy tak na styk, trzeba nie to szybko wydać. Ja by nie było, że tu jest tak mało dojazdów do tej dzielnicy, bo jest mało. Nie ukrywajmy. Damy sobie tutaj taki odjazd. Tu, co nie? Takie na niby nic, a tu na środku będzie podjazd na górkę. Ale żeby nie było tak, że zaraz tu będą moje kotki, to damy sobie tutaj jeszcze drogę jednego. I to będzie w złym kierunku tutaj. O, da, tak może być. I sobie teraz możecie spokojnie jeździć. Chociaż jakbyśmy zrobili przeciwny, to widzę, że byłoby lepiej. Tak. Musi to wyglądać w ten sposób.
Przekazuję, sygnalizacja świetna. Wypad. Sygnalizacja świetna. Co? Nie, 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 nie chcę, żeby to była taka droga. Zmień to szybko. I jeszcze raz. To. O, dobra. Tak jest lepiej. Jakby coś dziś może się też pojawi live'ik. Niekoniecznie z tej serii. Ale to byłby live'ik bardziej taki... Z okazji tego, że jest zmiana czasu. Jakby ktoś nie wiedział, to dzisiaj jest zmiana czasu. Tak. Mogę powiedzieć w sumie z góry. Dziś zmieniamy zegarki. Znaczy dzisiaj. W nocy, najbliższej nocy zmieniamy zegarki. Przesuwamy je. O tam. Troszeczkę. Dokładnie to wam nie powiem, bo nie pamiętam. O godzinę chyba o trzeciej. Tak czy siak dłużej śpimy. To jest pewne. Dobra, tutaj sobie zrobimy wyjazd. A tu sobie zrobimy wyjazd. O, dobra. Teraz zmienimy tu jeszcze kierunek i będzie świetnie. Dobrze, popyt nam się tutaj w miarę równoważy. Dajmy sobie teraz, tutaj będzie duża dzielnica handlowa. Taka porządna, wiecie. Że jeszcze jak tutaj się ktoś wybuduje, to będzie już klasa. I do tej klasy musimy sobie tutaj to wydłużyć. Linie pomocnicze na razie sobie wyłączymy. Mamy tutaj co mnie niezbędne, jak nie wiem co. I źle wybudowane. O, podnieś. Dobra, tak może być. I odtąd. To sobie zbudujemy taką zaokrągloną, żeby było już ciekawe. Czekaj. Zacznijmy sobie odtąd. Źle. Chcę, żeby było jak najwięcej miejsca. Odtąd. Okej, okay, dobra. Przez tędy. Tędy. Tutaj się trochę skręcimy, bo możemy coś takiego tutaj wkładać. I tu sobie puścimy dużą drogę. Dużym ładno pewnie będzie z bambajami później, bo to może jeszcze na razie nie. Może w sumie tutaj jest to już duże skrzyżowanie, to możemy sobie puścić ten. O, proszę bardzo. I ta droga sobie może tutaj jechać o tędy. Tak, tutaj trochę tą dzielnicę będzie przeokrąglać, a przekaz tutaj będziemy sobie robić. Kurczę, wyłączyłem powiadomienia w telefonie. Nie chcę słyszeć żadnej teraz śmieci. Nic nie jest ważniejsze od nagrywania. To trzeba się nauczyć, tak? Ważne i ważniejsze są też. Tu możemy w sumie zrobić tam zjazd na autostradę. I stąd tutaj kolejny będzie taki kółka. Tu będzie ślepa uliczka. To tu sobie zrobimy jeszcze zjazd. I już przechodzimy do Industraction, bo nagrywamy już 8 minut. I nic. I co z tego? Tu nic się nie dzieje. Okej, okay, dobra. Proszę bardzo, możecie wjeżdżać. Oczywiście nam się pojawiały światła w różnych miejscach. Może niekoniecznie tutaj, ale tu na pewno są. Tak, dzisiaj się na pewno zajmujemy też bambaja. Jakby ktoś się zastanawiał, to tak, dzisiaj będą bambaje. No i tu proszę bardzo, ładna dzielnica handlowa. Telefon, nie migaj mi, bo że jakiś jest powiadomień. Odwrócę go tyłem, będzie od razu lepiej. Jakby coś dzisiaj, może niekoniecznie dzisiaj, jutro się pojawi jeszcze krótki live'ik informujący o tym, czy o której dokładnie i z powiadomieniem live będzie się odbywał. No o 18 wszyscy zagłosowaliście w poprzedniej ankiecie, więc... będzie o 18. No i oczywiście wody nie macie, bo co to by było, jakbyście mieli szaleństwo czyste. Jakbym jeszcze wbudował dobrze, to też było szaleństwo. I to jakie? Normalnie nie wiem. Dobrze, tutaj się budujecie. Dobra, to w miarę może tak iść. I tutaj chciałem postawić tą pocztę. Kolejną skrzynkę pocztową. Bo ile tutaj całkiem dobrze się rozbudowujecie, to tu poczty wy nie macie. Tak teraz się zastanawiałem, że nie wiem, czy lepiej tu postawić. Możemy sobie postawić tutaj dwie. Dobra. Tutaj wy macie własną... Czemu nawet tutaj możecie mieć? Pocztę. No, proszę bardzo. I wy tutaj. O, nasz wojewódzki. Z reklamy CDs. Muszę sobie go podgłośnić.
A, no właśnie, jeszcze zapomniałem. My tutaj to kupujemy, ten nowszy. Bierzemy cię. I pięknie. Przy okazji możemy sobie zerknąć dokładnie, co to jest tutaj. A, to taki tutaj węzeł. Okej. Okay. Tutaj jakaś stara fabryka. Jakieś dostawczaki. I tory. To fajnie, że jako to stanowisko już tutaj, to możemy sobie tutaj kręcić. I nie kupując tego obszaru, mamy dostęp do pociągów. O, to jest bardzo dobre. To jest akurat się. Dobrze, i tutaj mamy ropę. I z tą ropą trzeba będzie dzisiaj powalczyć. Dobrze, ale najpierw zanim walczymy z ropą, zobaczmy jak tam nasze lasy. Lasy dobrze się tu wybudują. A widzę noża. Może moglibyśmy tu postawić w sumie, czekaj. Jaka jest tutaj produkcja? 9600, a każdy z tych ma 6400, znaczy teoretycznie jest lepsze to. Okej. Okay. To skoro teoretycznie jest to lepsze, to zastanawiam się tym. Tutaj sobie dajmy jeszcze parę. Średnia oprawa leśna, chyba nie mamy jeszcze dłużej. Dobrze, czy mamy już zakład produkcji biomasy? Chyba tak. Tak, tutaj jest. Natomiast przetwórnia drewna nie jestem przekonany, tak, bo na razie szliśmy jeszcze w te małe budynki i przetwórnie drewna chyba jako takie nie postawiliśmy. Dobra, to teraz możemy sobie postawić. To jest... przetwórnia drewna robi drewno. Czekaj, jak to się nazywa? Wymaga przemysłu leśnego. Budynek przetworzy, należy umieścić w mieście. Ten budynek przetwarza... nie. Przetwórnia drewna wytwarza towar specjalny przemysłu leśnego, jakim jest drewno budowlane. No. Właśnie o tym mówię. I tu sobie postawimy drewno budowlane. O, mamy już jakby coś, duży magazyn wiórów. No to bardzo dobrze. Ale póki co nam nie jest niezbędny. I mamy nasz warsztat gospodarczy. Gospodarstwa leśnego. I jego sobie postawimy. On po... Dobra, przytyłam wam dokładnie to, co tutaj. Warsztat naprawczy zajmuje się utrzymaniem budynków przemysłowych, zwiększa ich poziom wykorzystania i zmniejsza straty budynków. Każdy warsztat naprawczy zwiększa pojemność magazynu budynku przemysłowego o 5%. Ten budynek pomocniczy należy umieścić w obszarze przemysłowym. To znaczy, że jak postawicie go, to macie... O kurczę, on jest naprawdę duży. To wam lepiej działa przemysł. Są mniejsze ich straty i tego typu różne rzeczy. Ponieważ jest taki duży, to my go sobie postawimy tutaj, bo on nie jest nam niezbędny jakoś teraz dokładnie. I mamy wydajność magazynowana 105%. I od razu są pracownicy, bardzo dobrze. Dobrze. Póki jeszcze odcinek się jako tako nie rozkręcił, puścimy sobie linię bambajową. I tak, pokaż mi linię bambajową. Mamy póki co taką tutaj. Teraz tak. Puścimy sobie bambaja. Tędy. Ja wiem, drzewka są fajne, ale wydaje, że jak chcę puścić tu bambaja. Tutaj. Tu będzie skrzyżowanie, ale one nie będą tędy z tego skrzyżowania korzystać jako tako. I tak. Tu możemy puścić niby górą, bo ci byliby przeszczęśliwi, jeśli puścili. I się zastanawiam. Ale można też puścić tutaj do przemysłu, do handlu w sensie. I od handlu wyrzucić fragment. Albo po prostu im tu puścić osobną nitkę. O, gratulacje! Osiągnęliśmy 5. poziom w naszym leśnictwie. Celulozownia, fabryka domów modułowych i duża uprawa leśna. Dobrze. Wydajność plus 28%, zanieczyszczenia minus 30%. Dobrze, świetnie. Dobrze, na pewno bamba je będzie jakoś tutaj prosto. I tu budą też bym go puścił. Nawet dotąd do poczty. I tutaj szczerze nie wiem gdzie. Chyba tu będzie lepiej jak zmienimy kończ pętla, tam bo puścimy po prostu coś innego. Dobra, dajmy sobie, że... Tak póki co, to tutaj będziesz dojeżdżać i tutaj sobie zawrócić. Jakoś. Mamy ci tu taką małą pętelkę. Tak, tak, tak. On ma do tego odpowiednie narzędzia. Ciak. Ciak. Nie. Linie pomocnicze pomagacie, ale nie zawsze. No dokładnie. Coś mi tu poszło w bok. Czekaj, jeszcze raz.
Tak. A, dobra, mamy to. No i nasza linia, to będzie jedna linia numerowa. Będzie ruszać stąd. Dodaj. Dodaj linię. Tędy. Tutaj na tych samych przystankach co będzie. I tutaj się zacznie. Tu. Tutaj. Tu. Tu będziecie mogli sobie pójść tam jakby coś. Możecie sobie dojść. Tutaj mamy dwa przystanki, aby były miarę blisko, ale dobra. Tutaj. No i koniecznie tutaj taki jeden stolicy. Póki co, tam później to będzie przestawione. Ale jakby coś na razie tak może wyglądać. Tu jest park, to tu możemy postawić. Miało być tu. Później tu. No dobra, będzie trochę w innych miejscach przystanki. Tutaj, tutaj. Tutaj, no i tutaj to już tak jak to jest. I zakończ linię. Po pierwsze, zmieńmy kolor tej linii. Bo linia numer 3 będzie mieć taki niebieski kolor. Okej. Okay. Nie, bić. No i nasze tramwaje powinny już wjechać na miasto. A my, ponieważ mamy już 16 minut odcinka, zajmiemy się najpierw od przemysłu leśnego i go sobie rozbudujemy. Mamy dużą, duże lasy. I od tego postawimy sobie tutaj parę i pójdziemy dalej. Duże lasy, duże lasy. Możemy sobie postawić duże lasy. Ciach. I ciach. No. To są ładne, pomijając to, co tutaj się... Dobra, wiecie co? Tutaj nawet mogą być palmy, bo to jest inna strefa. Ale tutaj, to jak się te palmy robiły, to po prostu na mnie aż wżyło. Dobrze, ale wracając do tego, co teraz najważniejsze. The only restaurant with the servers are dinosaurs. To jest to. Our animatronics are so real. You'll think a T-Rex is serving you T-Bone. Za chwilę. A pterodactyl is serving you teriyaki. That a brontosaurus is serving you chili dogs. Every dish is an archaeological find, like our stegogetic, our raptor burger Rex, or the pile of crumbled sticky brownies, adventurously named the Dino droppings. So take a trip into the wild at Dinosaurus. You can dine in or dine oh. Nie. It's Super Salmon Days down at Fish Brothers. For a limited time, bring in any fish and get a child salmon entree free. You heard right, bring in any fish and get a free child salmon entree. And I mean any fish. Got a swordfish lying around? Bring it in. Got a goldfish you're sick of feeding? Bring it in. Got a fish that's been sitting in the sun for a few days? Bring it in. We'll throw it in with the rest of them. What we do with the fish is nobody's business but ours. Just enjoy your salmon $8.99 with our będzie wielka dzielnica. I tak, jakoś mniej więcej tutaj, bo chcę, tu będzie druga. Ale póki co tutaj tam jedną sobie damy, o proszę bardzo. I tutaj się podzielimy. Może, bo tutaj na pewno też coś będzie, co nie? To mogę sobie już stworzyć przyszłościowo. Ale tu jest tylko pod wodą, więc będzie trzeba trochę inaczej to wydobywać. Tu jest też głównie pod wodą, ale jest trochę na powierzchni. Jest jeszcze to tutaj. Ale to za chwilę. Dobrze, ponieważ mamy tutaj te dzielnice. W miarę możliwości, pokażmy to. Tutaj sobie jakoś podciągniemy drogę. Będzie to oczywiście nasza ulubiona. I tutaj będzie dojazd. Tu będzie płatny dojazd. Tak, tutaj sobie zmienisz pierwsze nasze płatności. Może niekoniecznie to będzie tak przy głównej drodze, tak teraz się zastanowiłem, że może lepiej nie i może jakby to lepiej byłoby, jakby to była prosta po prostu. Nie, lepiej tak była prosta do brzegu, albo do brzegu. Już niech tak to będzie wyglądać. Stąd. I tutaj będzie taka z drobnym drzewem. Tu się ciągnąć do naszej autostrady, bo aż tak tu ciągnąć sobie. Powiem, by było fajnie, ale kosztuje to kwocy. Naprawdę dużo, dużo to kosztuje. I też nie chcę sobie psuć do tej polityki, więc nie. Okej, okay. Pierwsze to.
Dobra, pomyślmy. Okej. Okay. No dobra, już niech ci tak będzie. Tak? I co nie? Ja ci zaraz zrobię nie. No, masz. I teraz musimy wymyślić. Może bez tego. Jak tu zrobić zjazd i wjazd? Bo akurat tutaj to sobie dalej dopuścimy drogę sobie zwykłą. Co nie? O, coś takiego. Ta droga tutaj będzie zjeżdżać sobie w dół. Tak jakby za chwilę ktoś dał tu do mnie przyjść, ale... Chyba teraz nagramy ci... Nie. No, tutaj... Stąd... O, tu będzie duża przestrzeń. Pokaż. Buduje się super duży. Dobra. Tak możemy to też. Tutaj... Za mała odległość. Zaraz sobie za mała odległość. I tak. I tutaj byśmy sobie zrobili po prostu zjazd. Jeden tutaj po prostu. Nie. Okej, nie chcesz. Dobra. Widzę, że dalej nie chcesz. Okej. To jest obszar już poza miastem. Świetnie. Tak, może mogę się tego spodziewać, w sumie to jest. Jest tak już na granicy. I tutaj też drugi zjazd. No chyba nie. No tutaj trzeba zrobić ten zjazd. Widzę, że są z tym problemy, a ja tylko chciałem się zająć teraz przemysłem tu bardziej. Ajajaj. City Skylines. Czemu jak zawsze stąd są problemy? Rozumiem ból. Tutaj mamy po prostu problem. Jak zawsze z jakimś bugiem. Dobra. Okej. Okay. Ale najważniejszy jest dojazd do głównego części miasta, więc musimy sobie zrobić jakiś zjazd. Czy tutaj nie pozwolisz? No oczywiście, że nie pozwoli, bo to byłoby zbyt piękne, gdyby ci pozwolił. Chyba dawaj linię pomocniczą. Tutaj sobie wybudujemy. Tak, tuż obok. Okej. Okay. No dobra. Jeżeli to jest dla ciebie tuż obok, to już niech ci będzie. Nie, no tu jest tuż obok. Tak dla mnie jakoś. Okej. Okay. A nie, w sumie masz rację. To będzie w tym kierunku. Pokaż. No nie da się nic niżej. Chciałem to, żeby to wyglądało mniej więcej tak samo, ale... Dobra. I tutaj jest jasne. Dobra, tu jest dobrze. I tutaj stąd. Tutaj sobie możemy zrobić sobie cięcie. Że tutaj dojeżdża dotąd. I stąd tu jest zakręt. Owszem, tutaj jakiś tam. Jakiś tam. Nie no, teraz musimy go doprowadzić z powrotem. Dotąd. Tutaj ty. Jedziesz tu i ty. O, dobra. Jest dobrze. Teraz to samo, tylko po tej stronie. Nie no, ludzie. Okej. Okay. Dobra, udało się. Udało mi się zrobić dwa zjazdy, to już jest wygrana. Dobra, tutaj to się łączy w jedną ulicę. Już dziękujemy linii pomocniczej, już teraz nie jesteście mi tutaj niezbędne do życia. To źle wyglądało. Tutaj do góry. I... No dobra, już niech ci będzie. I to tak, tutaj. I
teraz wyjść to połącz jeszcze. The world is fucking for the end. A idź pan. Dobra. Tak nie chcesz. A! Mam cię. Dobra. Jest. Dobrze, wygraliśmy. I dawaj, budujemy naszą dzielnicę. Bardzo. Tak, żeby nam tutaj nie zająć zbyt dużo miejsca. Zbyt samo zboczy. Jest co? Gościu, no dobra. Dobra. Co jak co? Jest strona zbocza. To co, jak budujemy go po drugiej stronie ulicy? Kurczę, jak tu jest takie same zbocze, to ja się zastanawiam, jak my tutaj będziemy te budynki budować, ale dobra. Okej, okay, tutaj. Jej! Gratulacje. Grupa ropy naftowej rozbrak. Rozbrak. I tutaj wpiszcie w komentarzach, jak ma się nazywać nasza dzielnica z ropą. Osiąga poziom pierwszy. Jej! Mały szyb naftowy. Zakład szlamu naftowego. Mały terminal naftowy. Okej. Okay. I wiecie, czemu ja teraz idę w naftę, nie na przykład w rurę czy coś takiego? Ponieważ nafta się najbardziej przydaje. Dobra, mały szyb naftowy, świetnie. Jak łatwe są małe? Ej. Ej, to jest naprawdę mały. Coś takiego to można gdziekolwiek postawić. Ej, to jest akurat fajne. Że nie jest taki mały. Fajne i niefajne za jednym razem. Teraz weź to poustawię. Dobrze. Na pewno tu będzie gruntowa droga. Tu sobie pociągniemy na razie ją tak. Nie, to źle wygląda. Dobra, dotąd. Teraz 27 minut, kurczę. To sobie pobudowaliśmy. A tutaj coś już jest. Każdy kosztuje jeszcze 8000. Patrzcie, jak pieniądze znikają. Ale widzę, że pieniędzy to my mamy strasznie dużo. Chociaż już spadło. Dobra, wystarczy. Do tego wszystkiego jest zakład, ale to już nie. Na razie sobie damy zbiorniki. Zbiorniki będą tutaj. Obok. I to wszystko oczywiście potrzebuje wody, a wody tu im nie dostarczyliśmy, bo jest... okej, to stąd tu sobie pójdzie nasza ruda. Tak? I stąd tutaj pod tym wszystkim będzie biec nasz woda. Co do prądu jest mniej ciekawa sprawa, ponieważ... No właśnie. W ogóle tam trzeba nie puścić jakiejś komunikacji jeszcze, a jakiś autobus dla niej. Trzeba nie w autobusy zainwestować, bo no ja sobie nie myślę, że jakoś to inaczej rozwiązuje. Mam baja, aż tak długo tutaj nie wiem puszczać. Dobra. Macie, jesteście podłączeni. Gratulacje. Dobrze. Mamy nasz... Ci powinni się cieszyć. Dobrze, trochę będzie dłuższy odcinek. To jest ze śmieciami. Znowu się zapełnił kolejny. A, ale już mamy. Dobra. Dodajmy sobie kolejny. Ale będziemy spalać już. Teraz to już jest spalanko. Okej. Okay. Tu jeden, tu drugi. Opróżnianiem. Dobrze. W międzyczasie będzie się opróżniać. Z pewnego, ile my pieniędzy z siebie bierzemy? Dobra, ładne zyski mam z tego. Bardzo dobrze. Właśnie, jak tamty. Okej, okay, drewno budowlane produkuje się. Z tym są cały czas problemy i jest duży popyt na ludzi. Dobrze, zajmijmy się popytem. Tam nam będą pracować. Dobra, daj mi minę włosicze. Okej, okay, widzę. Aby to dobrze wyszło, trzeba na taką odległość to zrobić. Tak, tutaj się zaczyna nasz przemysł, więc tutaj sobie dojedziesz do tego. I aby to ładnie wyglądało, to sobie tutaj jakoś to zrobimy na zasadzie kadenty. Cia. No, powiedzmy.
I to samo, tutaj taka sama droga kopiska. Okej, widzę, że nie. To jest to krok po kroku. Dobra. I stąd. Ciach. Ciach. No prawie się udało. Co tego tutaj ten pędzel jest też niemały. Ten Hades normalnie nie dał żyć. Bo na PS4 to jest taki fajny, co się wszystko marzy. A tutaj to... Tak fajnie to nie jest. Dobra. Swoją gąb tam metro można było puścić naprawdę niezłe. Ale to już na pewno nie dzisiaj. Dobrze, bambaj. Jeśli już to dzisiaj, to możemy tu im dać przystanek. No, trzeba cieszyć się. Właśnie, my tu puściliśmy nasz bambaj. Pokaż, jak tam przywozisz ludzi? Oj, przywozisz, widzę, że trochę jest sobie ludzi. 18 ludzi tutaj. To dobrze, dobrze, że korzystają z ciebie ludzie. 3 tutaj. Dobrze, ale nie wymagasz zmiany, to świetnie. Dobra, jak tam nasze urzędy pocztowe? Tutaj na razie o tym nie myślę. Tu jest całkiem dobrze. Tylko muszę pomiędzy sobie o mieście jeździć. Wody ci brakuje. A no wiesz co, może ci brakować tu jakieś. Czekaj, to coś mi to nie chce złapać. O, prawda? Cia. Macie podłączenie. Cia, podłączenie. Cia, podłączenie. I tutaj również. Dobrze, od kiedy są pociągi? Zaczniemy od tego. Mamy już metro, to wiem. Kolejny jest są pociągi. I będzie można im tutaj jakieś już porządniejsze coś zrobić, dobrze. Światła. Wypad. I czy gdzieś jeszcze my tutaj budowaliśmy coś? Nie, niekoniecznie. Dobrze, ale tutaj te światła jest na pewno samym złym pomysłem. Tak samo jak to, że ta droga tutaj się zmienia tak blisko. Tutaj sobie dajemy trochę więcej miejsca. No, proszę bardzo. Ale widzę, że jakoś tak oto już tutaj to idzie. Informacje o przemyśle. Mamy duży import, niestety. What does it feel like to steer? Bo wy tutaj mało produkujecie. Nie, jest coś tam. Coś tam idzie. Coś idzie z tą naszą drogą, ale na razie powoli. Dobrze, wiecie co, jeszcze na koniec zapytajmy tutaj nasz zakład. The Jubilee Dementia. The car engineer said shouldn't be made. Test drive one today and experience what scientists for decades claimed was beyond the realm of safe driving. Jubilee, be reasonable or be fast. Towar specjalny. Wytwarza co? I'm famous chef Tony Magone, owner of Tony Magone Steakhouse. To jest dobry. People ask me where I get my award-winning meat from. It's from one place, Meaty Bits. No matter what you need, be it a smoked pig, goat by sunset, or a 10-foot alligator in a salty brine, Meaty Bits will get it to you fast with a smile and completely without judgment. So, if it's good enough for Tony Magone's Steakhouse, why not be good enough for Joe Public's Homehouse? Get in touch with Meaty Bits. Tell them Tony sent you. Meaty Bits. If it ever was alive, they can get it to you dead. Hey parents, worried about rock and roll eroding the moral fiber of the nation? Tune in later as we interview Father Ricky the Godhammer DeVille, the rockstar priest blending raw anthems of disillusioned rebellion with subliminal messages of piety and devotion to the Almighty. Okay, to jest poziom drugi pewnie. Duży szyb naftowy. Mała platforma wyznicza. O tak. Platforma wyznicza. Duża platforma wyrytnicza, okej. Okay. Ulepszony obszar przemysłu naftowego do... Nie, to nie to. Morska platforma wyrytnicza. I nasza platforma wyrytnicza osiągnęła poziom drugi. Zakład biotechniczny. Mała platforma wyrytnicza. Fabryka wyrobów plastikowych. Baraki dla pracowników przemysłu naftowego. I podziemny magazyn.
Podziemny magazyn dobry naftowej, co? Okej. Okay. Dobra, duża platforma wiertnicza. Dobra, platforma wiertnicza, okej. Okay. Rafineria oleju. No widzę, że tego trochę jest. Dobrze, zobaczmy sobie tylko nie to. Jak wygląda nasza platforma wiertnicza? Mała platforma wiertnicza. A, mała platforma wiertnicza musi być przy drodze. Czyli to nie jest jeszcze. To jest ta na wodzie, a ta na wodzie jest od poziomu 5 dopiero. Aha, okej, okay, dobra. No to niestety to chwilę potrwa, ale jedną rzecz, o której zapomniałem tutaj, a mieliśmy postawić ją. Będzie tutaj oczywiście. A mianowicie opłata. Opłata za wjazd. I tak, to jest pobór opłaty nie jednokierunkowe, tylko tutaj od ciebie. Ciach. I podciągnijmy sobie tą lodę. Dobra, macie. Będziecie płacić. Gdzie można kupić? Może muszę wykonywać trasę, żeby omijać punkty poboru opłat. Ja ci dam. Ja ci dam. Dobrze. No i to byłoby na tyle, no. Powiem tak. Pomijając to, że wy nie macie wody, bo nam się woda skończyła. Dobra, to jeszcze dajmy sobie. To jest fajne. Okej, okay, od kiedy to jest? 14 tysięcy, kurczę, musimy do tego dobić. No tutaj nam się to nieźle zasmrodzi. Dobrze, no to ładnie tutaj sobie zaczęliśmy naszą ropę wydobywać. I z tego co wiem, widzę, kupnijmy sobie naszą ropę. Wydobywamy już naftę, mamy, ale plastiku jeszcze nie mamy. Dobrze, trzeba będzie się zająć w tym odcinku plastikiem. I mamy zyski, 600. Mało wydobywamy, ale dużo już ludzi tutaj pracuje, czyli dojeżdżają nam tutaj ludzie. Już chciałem powiedzieć, wiecie co, w tajerze. Ale nam tutaj pojazdy prywatne, czyli ludzie dojeżdżają, ale jutro w następnym odcinku, czyli jutro na live puścimy im tutaj metro. Dobrze, to było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostać po prostu w górę. No i co już mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. I już szybko sobie zajmijmy. Aha, ty potrzebujesz prądu i wody. Małe miasto zrobiliśmy. Pociągi pełną parą. Dobrze, ale to tym się już zajmiemy w kolejnym odcinku, tylko trochę prąd trzeba dać. Byśmy już jakiś mniej podbity z tego, że tutaj jesteś. A nie tylko sobie stoisz i marnujesz mi pieniądze, a ty masz przynosić pieniądze. Nie wiem, czy kojarzysz kolego. 23 osoby już przyjechały. Dobra, świetnie. Cześć!